wielkimi krokami zbliżają się Oscary, mamy już nominacje, mamy już zwycięzców Złotych Globów, zatem czas na Oscarowe recenzje i zaczynamy od Green Booka, czyli historii biednego, rasistowskiego Włocha, który okazuje się, że zostaje szoferem bogatego, czarnoskórego geniusza muzycznego, który wyrusza na trasę po południu Stanów Zjednoczonych, zatem muszą zmierzyć się z rasizmem jego, z rasizmem południa, z uprzedzeniami czarnych, białych i wszystko się łączy w jedną wielką opowieść o przyjaźni. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You and the Deep South, there's gonna be problems. Green Book to debiut reżyserski jednego z dwójki braci Farrelly, których znamy z takich obrazoburczych albo po prostu obrzydliwych komedii typu Ja, Irena i ja, bodajże w ten sposób z Jimem Carreyem, czyli ludzi, którzy znani byli z dosyć niewyszukanego humoru, a tutaj bierzemy się za historię, która jest po pierwsze dosyć delikatna, po drugie oparta na faktach i na wspomnieniach głównego bohatera, a po trzecie porusza tematy rasizmu, więc teoretycznie z założenia byłoby tutaj połączenie nie najlepsze. A jednak Oscary, nominacje, Złote Globy, Mahershala Ali oraz Viggo Mortensen i wiele, wiele innych nagród, które w międzyczasie przypadło, bodajże 42 nominacje i nagrody do tej pory, zdają się sugerować, że jest to znakomity film, czy faktycznie tak jest? Jak wygląda tutaj historia? Historia samego filmu powstała na podstawie dzienników, listów i biografii właśnie postaci granej przez Viggo Mortensena, ponieważ on faktycznie był tym kierowcą, a potem przyjacielem doktora Dona Shirley'a, czyli muzyka i pianisty, i wyraźnie z tego czerpał Brad Farrelly, ponieważ historia stawia na pierwszym planie Viggo Mortensena jako Tonego Lipa i Viggo Mortensen przetwarza się w 100%. Jest najbardziej włoskim Włochem, jakiego kiedykolwiek widziałeś. To jest swoją drogą ciekawe, że Viggo Mortensen najlepiej wypada w rolach, gdzie wciela się w pewną jakąś mniejszość nowojorską, ponieważ kto oglądał Eastern Promises, to wie, a kto nie, sprawdźcie Eastern Promises, sobie znakomity film, gdzie wciela się w rosyjskojęzyczną postać, a tutaj włoskojęzyczną i jego manieryzmy są tak przesadzone, że aż można pomyśleć, że to może być na granicy parodii albo na granicy pastiżu, ale jednak udaje mu się zachować ducha i serducho i to nie jest robione tak, by prześmiać głupich debili Włochów, ale by pokazać troszeczkę z jednej strony uproszczony wizerunek, ale z drugiej strony oddany z sercem. Więc Viggo Mortensen jest pierwszym powodem, dla którego ten film warto obejrzeć. Drugim zdecydowanie jest Mahershala Ali, który w roli Dona Shirley'a ma rolę znacznie trudniejszą, ale jednak nie dostaje tyle samo czasu, żeby się niejako popisać. Ponieważ, nie oszukujmy się, ta historia jest przedstawiona z perspektywy białego, uprzedzonego Włocha, który niejako poszerza swoje horyzonty, który zaczyna od takiej klasycznej nienawiści do czarnych, która jest taka dosyć prostacka, aż do wzrastania szacunku, przyjaźni i uczenia się tego w dosyć trudny w pewnym sensie sposób. Więc nie mamy tutaj perspektywy tego Dona Shirley'a, czyli naszego czarnego geniusza muzycznego, aż tak bardzo pokazanej, jakby się prosiło. I przez to ten film jest z jednej strony moim zdaniem gorszy, z drugiej strony lepszy. Gorszy, ponieważ nie zanurza się głęboko w materiały rasistowskie, w problematykę rasistowską, seksistowską, także genderową. Nie wchodzi w to aż tak głęboko i to jest moim zdaniem może być jego wada, ale to jednocześnie może być jego zaletą. Ponieważ nie każdy film musi być aż taki brutalny, nie każdy film musi być aż tak bolesny w swoim przekazie i przez to mógłby on odrzucić niektórych ludzi. Ja zauważyłem, że osoby, które mogą mieć jakiekolwiek delikatne uprzedzenia, albo nie lubią być pouczanymi, albo nie lubią zbyt mocnych filmów, dla nich ten film jest w pewnym sensie idealny, ale idealny nie jako, o jaki to jest mięciutki film o rasizmie, tylko idealny pokazujący pewne mechanizmy i niejako rozbrajający mechanizmy rasizmu. Zatem ten film w tym sensie będzie filmem lepszy dla tej grupy ludzi. Tym, co także decyduje o tym, że Green Book, nawet jeżeli ja powiem, że to jest film na 7 na 10 powiedzmy, dla wielu osób będzie filmem znakomitym, gdzieś na długo zostanie w serduchu i możliwe, że nawet będzie filmem poniekąd ważnym, jest nie tylko aktorstwo, które moim zdaniem jest niesamowicie piękne, ale także
dosyć naturalne poczucie humoru. O dziwo, bracia Farrelly, znani z ohydnych żartów o penisach, sikaniu i tak dalej, tutaj udało im się, moim zdaniem też głównie dzięki aktorom, na drobnych żartach sytuacyjnych zbudować relacje dwóch postaci. Udaje się nam rozwijać niejako ich znajomość poprzez żarty, poprzez czasem małe złośliwości, poprzez delikatne małe rzeczy, a nie poprzez celowo budowane opowieści, ekspozycje, historie życiowe i tak dalej. To jest mała rzecz, ale sprawia, że ty dużo bardziej zbliżasz się zarówno do Tonego Lipa, jak i do doktora Shirley'a, więc moim zdaniem tutaj leży też druga, możliwe, że większa moc tego filmu. That's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's Seven. And that's good. It's perfect, Tony. Przeżyłem już niejedną dyskusję z osobami oceniającymi ten film, które właśnie mówiły, że to jest świetnie, że nie poszli głębiej i że bardzo dobrze, ponieważ takich filmów potrzebujemy, że Black Klansman był troszeczkę za mocny i że dla osób, dla których Black Klansman będzie zbyt oczywisty, ten film będzie lepiej działał. I możliwe, że mają rację. Ja nie chcę być tutaj krytykiem, który mówi, jeżeli bierzemy się za rasizm, pokażmy problemy systemowe, pokażmy, że to nie jest tylko jednostka, ale że tak działa system, że on nas tego uczy i tak dalej, i tak dalej. Na przykład ostatnio 7 sekund na Netflixie, który bardzo ładnie pokazuje te systemowe uwikłania, które pokazują, jak rasizm się rozprzestrzenia i niekoniecznie musi chodzić o osoby uprzedzone, ale ten film idzie w całkiem drugą stronę i choć nie zgadzam się z nim, powiedzmy to ideologicznie, to uważam, że robi świetną robotę, jest bardzo ładnie nakręcony, ma genialnych aktorów, przepiękną, delikatną muzyczkę i ogólnie jest filmem, który sprawia, że po wyjściu z kina jest ci wesoło, jest ci miło, jest ci cieplutko na serduchu. Jak to powiedział jeden z moich znajomych, że to jest dobrze, że mamy takie filmy, ponieważ czasem brakuje nam po wyjściu z kina takiej sytuacji, kurczę, ten świat może być chociaż trochę lepszy, co dostajemy wiadomości z zewnątrz, myślę, nie ma szans, a tak jest taka malutka iskierka wiary, że jeżeli ja się zmienię chociaż troszeczkę, ty też, to możemy ten świat chociaż troszeczkę wyciągnąć z bagna. Polecam, idźcie do kina, zakładam, że dostanie kilka Oscarów, w tym na pewno Mahershala Ali i Viggo Mortensen są bardzo blisko zdobycia go, gdyby nie Christian Bale, to pewnie by obaj dostali, a tak Mahershala Ali drugiego, nie wiem czy z rzędu, ale drugiego w ciągu ostatnich 3 lat na pewno zgarnie. Czekam na wasze zdanie, co wy sądzicie, czy ten film zasługuje na Oscary, czy jest takim po prostu miłym filmidłem, który idealnie pasuje do członków Akademii, czy może ja zbyt czepiam się i ten film idealnie trafia w nie tylko gusty Akademii, ale także w tematykę rasizmu. Zatem czekam na wasze komentarze. Nie zapomnijcie zajrzeć na www.patronite.pl/brodyzkosmosu, zasubskrybować kanał, kliknąć ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, a my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.